26 maja, godzina 12, w Dzień Matki, plac Biegańskiego utonął w różu. A wszystko za sprawą częstochowskich Amazonek, które zaprosiły mieszkańców na Marsz Różowej Wstążki. To jest akcja profilaktyczno-edukacyjna. Chcemy wszystkim mieszkańcom, wszystkim kobietom i mężczyznom, całym rodzinom powiedzieć, jak ważne jest zdrowie, że zdrowie jest po prostu bezcenne. Przypominają co roku, żeby się badać. Po prostu. I profilaktyka musi być. Czy wcześniej wykryta jest szansa na wyleczenie? To my tutaj propagujemy tą profilaktykę, żeby każdy zadbał o swoje zdrowie. Po raz 15 wyruszamy w Marszu Różowej Wstążki pod nazwą Bądź Zdrowa Mamo i właśnie w Dzień Matki. A dzisiaj obchodzę 18 lat. 18 lat, jestem już pełnoletnia. Dowiedziałam się w Dzień Matki, dostałam taki prezent, że mam guza. Okazał się złośliwy, więc tym bardziej Bogu dziękuję za to, że jestem, że mogę być i mogę nieść pomoc i być dobrym przykładem dla innych, żeby zaczęli myśleć o sobie. My, proszę pana, jesteśmy mężczyźni, macho. My mamy się badać, my nie chorujemy. Ale proszę pana, a ile mężczyzn umiera na prostatę? Tak. Wiem, bo też w tej materii się troszeczkę interesuję, bardzo dużo też. Czym wcześniej mężczyzna pójdzie do lekarza, to wcześniej będzie leczony, załóżmy. Zawsze pod kontrolą urologa powinno się być. Warto o tym powiedzieć, że bardzo dużo osób już uratowałyśmy. W trakcie tych naszych akcji to powstaje miasteczko profilaktyczne. Kobiety mogły się przebadać, mężczyźni. I dzięki temu wiele osób już było zdiagnozowanych, przeszło operacje, leczenie i są wśród nas. U nas jest tak zorganizowane w Częstochowie, że nie wiem, czy nie najlepiej w Polsce. Amazonki funkcjonują. Trzeba na we wtorki, może pan sobie iść tam potańczyć. W piątki jest kawiarenka, jest ciasto. Na Staszica, tak. Jest ciasto, jest herbatka, można posiedzieć, porozmawiać. Są różne kółka zainteresowania. Ja chodziłam na przykład na malarstwo, chodzę na dekupaż. Po prostu nie siedzi się w domu, jak ktoś chce.